Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj co będę robił, to porządek w akwarium. Nie chce mi się tego robić, już to zwlekam chyba z tym już z 3 tygodnie, ale trzeba to zrobić. Pokażę wam coś. Akwarium wygląda tak. Pełno jajek, ślimaków. Trzeba z tym zrobić porządek, będzie skrobania. Ja tego wszystkiego nie będę wam nagrywał, po prostu wybierzecie się ze mną do sklepu zoologicznego. Pokażę wam, co kupuję do tego akwarium. Oczywiście będę kupował podłoże, może jakąś dekorację. Żywych roślin nie chcę, bo nie mam na to czasu. W pielęgnacji ślimak sobie jeden zostanie. Tak jak jest, no ale coś ostatniego opętało i składa te jaja. Normalnie masakra i trzeba to skrobać, więc kochani co? Zapraszam na odcinek. Tak, pod tą plandeką stoi rower. Nie ma siodełka, zwyczajny rowerek. Zamówiłem siodełko na Amazonie, jutro przyjdzie, też się biorę za jazdę. Tu stoją moje Liberty Piaggio. Spoko, skuter, nic się nie dzieje. Na dzień dzisiejszy 2870 mil. Pali na dotyk, sprawdźmy. Elegancko. Teraz będę zajmował się, zgasimy go. Będę zajmował się montażem mikrofonów na kask, bo chcę wam coś z drogi nagrać w trakcie jazdy do sklepu zoologicznego, nie? Zabezpieczenia jakie stosuję to Oxford blokada na tarczę. I tutaj mam też łańcuch Oxford. Pamiętajcie, nie żałujcie kasy. Oczywiście wiadomo, że złodziej to przetnie, ale zawsze czas mu to zajmie, więc nie dajmy mu mało czasu na kradzież waszego dobytku. Zawsze zabezpieczajcie, nie mam alarmu, nie mam nic, ale łańcuchy, mechaniczne rzeczy jest przytwierdzony łańcuchem do kotwy, więc no złodziej będzie, im ma dłużej czasu, żeby wam ukraść, to się zniechęca. Jak widzi, że są blokady, są łańcuchy, to najczęściej nie chce podejmować się kradzieży. Tak, lecimy moi drodzy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Przypiąłem sobie ten mikrofon. Mam nadzieję, że jako tako będziecie w stanie mnie usłyszeć. Lecimy sobie do tego sklepu zoologicznego. Co już byłem kiedyś. Kurczę, fajnie lato się zrobiło, cholera. Tu mnie prowadzi inną trasą, może szybszą, może i nie. Lecimy sobie. Normalnie lecę sobie na krótki rękawek i jest gicior. To wam chciałem powiedzieć. Może zobaczycie, jak tu fajnie kierowcy jeżdżą. Nie używają w ogóle kierunkowskazów. Każe mi jechać prosto. No prosto muszę jechać. Nie używają w ogóle kierunkowskazów, jeżdżą sobie jak święte krowy. 90% ludzi tak robi, nie? Znajdujemy się właśnie na Stonebridge, na granicy Stonebridge-Harsden. Dzielnica niezbyt ciekawa. Co chwilę się coś się dzieje, co chwilę, ale powiedziałem, nie? Tutaj zobaczymy tego pana, czy używa kierunku. A, użył jednak. Ulice, stany dróg fatalne. Tutaj jeszcze tak w miarę, ale czasami jak wskoczycie w jakąś dziurę, to masakra, nie? Tutaj sobie pojedziemy. Kochani, co do mojego prawa jazdy, lecimy. Co do mojego prawa jazdy na motocykl i na samochód, rozpocznę je w ciągu pół roku, bo wszystkie godziny u instruktorów są zajęte po prostu i kurczę, ciężko się dostać. A ja muszę sobie wsiąść na motocykl i pojeździć, bo wiecie, z biegami manualnymi ostatnio jeździłem na WS-ce i kurczę, czy tam na Simpsonie, i człowiek zatracił te nawyki, więc trzeba minimum tak 10 godzin sobie pojeździć. Koszt nauki na motocykl to jest tam około 25 funtów, kosztuje godzina. Na samochód jest podobnie. Też z 10-15 godzin sobie wykupię na samochód.
Nie mam nawyków, bo dużo samochodem nie jeździłem, zdawałem prawo jazdy, może z 40 godzin mam wyjeżdżone i to było z 9 lat temu, więc myślę, że dam radę. Tutaj od razu, jak ktoś się czuje na siłach, to może sobie iść na egzamin. Nie ma żadnej takiej opcji, żeby jakieś kursy robić. Tutaj tego czegoś nie ma, jeżeli czujesz się na siłach, to po prostu zdajesz sobie prosto egzamin. Czyli teoria i praktyka. Teoria wygląda trochę inaczej, macie ekran, no i nie wiem jak to się dokładnie nazywa fachowo, ale na ekranie macie, jak gra wideo, pojazd, który jedzie, z widoku kierowcy, no i musicie klikać na przycisk, jak stwierdzicie, że jest jakieś zagrożenie. Tak to wygląda, myślę, że sobie dam radę, bo kuźwa i żona mi truje, trzeba te prawo jazdy zrobić. Nie ma wyjścia, nie? Trzeba to ogarnąć bez żadnych przygód. Prawo jazdy facet musi mieć, niektórzy mają rację, motywują mnie, jak tam mi cisną, że nie mam prawo jazdy. Dzięki Wam, że takie komentarze też mnie motywujecie. Lecimy do sklepu zoologicznego, moi drodzy. Mamy jakieś 9 minut. No, panie. Widzicie, jakie fajne drogi, co chwilę te wzgórki, pagórki hamujące kierowców, żeby nie zapieprzali. I ten angielski styl budownictwa, chaty bardzo drogie. 1 000 000, 2 000 000, 500 000, taka chata kosztuje, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Ale nie o tym mowa. Akwarium mi strasznie zapyziało. Podmieniam wodę, nie wiem co mi się stało, że ten ślimak tak składa te jajka. Szyby mi zaśmieca, wiecie jak to ciężko zestrować? Masakra. Tu mamy stację metra, jak widzicie, to jest Nisden Station. I sobie lecimy dalej, prosto, więcej gadać. Odcinki będę starał się nagrywać takie vlogi z życia jak teraz. Nie będę jakieś tam wymyślał, jakieś tam pierdół. Akcje, afery zakończone, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. O, jaki ładny stricik. Też jak zrobię to prawo jazdy na motocykl, chciałbym sobie zakupić też skuter większy, może do pojemności 350, tak żeby sobie, jak pozwoli na to pogoda, gdzieś za miasto szmychnąć. Ten też nie jest zły, też ma przyspieszenie dobre, to jest 125, nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakich prędkości, tam do 100 na godzinę bez problemu, trochę mu to zajmuje, ale można sobie wyjechać. Ja z tą L-ką, z tym kursem CBT, niepełnym prawo jazdy, nie mogę wyjechać niestety na autostradę, muszę jeździć bocznymi, ale tutaj jak widzicie wszystkie motocykle, skutery jeżdżą z tą L-ką do 125, bo tak jak myślałem kiedyś, też tak myślę, że po co komu szybszy motocykl czy tam skuter na takie drogi, co 20 mil na godzinę masz prawie wszędzie, 30 zdarza się rzadko. Teraz jedziemy na taką, co chyba jest 30 na godzinę. Więc myślę, że motocykl 125 w zupełności styka. Gdzie lecimy? Lecimy tutaj. Tu możemy trochę depnąć, ale nie bez przesady. Zawsze zgodnie z przepisami jeździmy. Poczekajcie, dobrze ja tu jadę? Źle jadę. Muszę myknąć tu. Myknę sobie prosto. Dobrze jadę czy źle jadę? Myślę, że dobrze. Tu można sobie depnąć. No, na takiej mikrze prawo jazdy robiłem i nie skończyłem, nie? Lecimy. Powiem Wam, że też się zbiera fajnie. Ta Liberty, nie ma żadnego zamulania. ABS-ik, hamulce bardzo fajne. Powiem Wam szczerze, że nie chcę mi się przebijać w tych korkach. Zawsze sobie stoję, nie śpieszę się, bo zapamiętajcie sobie jedno, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak się śpieszysz, to możesz na tamtą stronę trafić szybciej, niż ci się wydaje, nie? Życie jest tylko jedno, trzeba je szanować. Uważajcie na siebie na drodze, bo nie ma żartów, szczególnie na motocyklach, skuterach. Tak to jest. Czekajcie, bo tym autobusem nie wiem, co on robi. Będę zaraz skręcał, czyli muszę zmienić sobie pas.
ale to zrobię tam dalej. Idzie skuterek, fajnie. Na miasto w zupełności wystarcza, to jest w miarę nowy skuter, 2017, ja go kupiłem, miał niecałe 1700 mil, teraz ma 2872, tu sobie pojedziemy ładnie. Można się przeciskać, proszę bardzo. Tak można szybciej dojechać, ale po co? Wolę sobie poczekać, bym mógł sobie myknąć tam tutaj z boku, ale nie chcę tego robić. Dobra, widzimy się na miejscu. Na miejscu, obserwujcie sobie drogę. Na razie stoję w korku. Pokazuje mi 4 minuty. Nie wiem, czy dobrą drogę mi pokaże, bo ostatnio pokazywało mi tą drogę taką inną, że od drugiej strony. I zawsze się na to łapię. Wczoraj otrzymałem smutną wiadomość. Mój kolega, z którym chodziłem do podstawówki, fajny chłopak, nie żyje. Też troszeczkę mną to wstrząsnęło. Fajny, pozytywny gościu i niestety już jest na tamtej stronie, więc naprawdę trzeba uważać, bo życie jest kruche i na tak może was nie być. No, jedziemy sobie do tego centrum. Tak to wygląda, jak wygląda. Kurczę, na czerwony chyba przyjechałem. Mam nadzieję, że nic mnie nie złapało. Nie, tam na czerwonym zielone światło było. Piękna pogoda, jak już wam mówiłem wcześniej, normalnie super, aż chce się żyć. Przyjdzie ten deszcz, to człowiekowi nic się nie chce, a tak to fajne słoneczko, witamina D, naprawdę jest w klimacie. Dobrze wjechałem, tutaj macie nawet szyld, jak to wygląda, gdzie tu jechać. Centrum ogrodnicze, sklep zoologiczny, jak wam wcześniej pokazywałem. Ode mnie 9 minut. Więc spoko, autobusem pewnie bym jechał z godzinę czasu. Idziemy sobie wolno. Dzieciaki potrafią tu wyskakiwać na drogę, jak jest napisane, więc lepiej wolniej. Ja jestem tego zdania, że dojechać sobie wolniej niż szybciej, a wiecie, jak to czasami bywa. Teraz miałem wypadek w Polsce. Babka mi wymusiła, uderzyłem w nią w bok skuterem. Obolały, chodziłem chyba z 1,5 miesiąca. Nic poważnego się nie stało, bo jechałem wolno oczywiście i to mi nawet może uratowało życie. Dobra, co ty, kolego, tu robisz? Tu sobie wjedziemy, zaparkujemy. No i lecimy po tą ziemię, podłoże, może jakieś rośliny sztuczne, nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze, zobaczymy. Sklep ogrodniczy, już tu kiedyś byłem, pokażę wam ceny. Stolik 126, 589, taka fajna altanka. Karmik do ptaszków, nie ma ceny. Ogrodnicze jak ogrodnicze, no wszystkie pierdoły takie do ogrodu, już wam kiedyś pokazywałem. Zapraszam na odcinek z tego sklepu, co kiedyś nagrywałem. Chcecie karasia złocistego, olbrzyma. O, ale petarda. Są ozdoby i chyba wezmę tą, będzie za duża, ale mi się wydaje, że będzie ok, chociażby mogła być mniejsza. Ile ona kosztuje? Coral Lava 28-30 funtów, ale to mi wygląda tak tandetnie, wiecie, nie chodzi o cenę. Macie takie statki, chciałem takie coś naturalnego, co wygląda jak korzeń. Takie coś wygląda strasznie sztucznie. Takie coś jest za duże. No, nie będę takie czaszki wkładał. Albo zostawię to, co mam.
Tu są rośliny oczywiście, możecie sobie zobaczyć. Nie jestem fanem sztucznych roślin, że rezygnuję z nich, wolę taką skałkę przyczepić. Takie fajne miałem, kurczę, w necie zawsze wszystko jest, a jak przyjdziesz, chcesz kupić, to nic nie ma. To jest fajne, jakby było mniejsze. Czaszka odpada. Idę zobaczyć z drugiej strony. Z drugiej strony zobaczymy. A z drugiej strony już całkiem takie nie bardzo, dla dzieci bardziej. Ktoś się lubuje w takich zameczkach. Może sobie strzelić. To jest fajne. Ten dziad jest dobry. Dziad. Cena dziada? Pewnie z 15. Tu jest taki mniejszy. Wezmę tego dziada może. Jest dziura jakaś. Co myślicie o tym dziadku? Będzie śmiesznie, nie? Nie. Są podłoża. Ja chcę takie czarne najlepiej. Coś takiego, o. Takie kamyszki, bo roślin sadzić raczej nie będę. Potrzebowałbym z dwa. No zobaczymy, połażę już. Mi chodzi o coś takiego, wiecie? Takie coś, wiecie, będę gadał znowu. Tylko że małe. Albo tego rekina. Sobie strzelę. O. Już kiedyś widzieliście. Klimat, co? Tak, moi drodzy, dokonałem zakupu. Kupiłem takie oto podłoże Fluvala, bardzo dobre, polecam. Do krewetek fajnie pH utrzymuje i bardzo elegancko rosną rośliny. 4 kg. To kosztuje, już wam mówię, tu mam paragon, 20,99. Kupiłem tego dziada. Wiem, że takie kiczowate, będziecie pewnie cisnąć w komentarzach, ale jakoś mi się spodobał. On kosztował 14,99 i też taką trawkę kupiłem, tu macie nazwę. Za nią zapłaciłem 6,99, czyli razem 42,97 funta. Czy tanio, czy drogo, nie mnie to oceniać. No i za chwilkę, dla was będzie chwilka, dla mnie będzie parę godzin, jak ogarnę to akwarium i wam pokażę, jak będzie wyglądało. Powiem wam, nie pamiętam, kiedy siedziałem w McDonald's. Wziąłem sobie Big Tasty, burgerka, sałatkę z warzywami, sprajcik i to kosztuje 6,19. Cieszę się, bo kurczę, dawno, no nie wiem ile, z 2 lata, półtora roku, nie będę przesadzał, nie będę tutaj dat wymieniał wstecznie, wiadomo, ale mi się wydaje, że z półtora roku na pewno nie siedziałem sobie w McDonaldzie, nie jadłem tak jak człowiek. Lunchik wciągnięty, aż się spociłem, ale zamiast fryteczek, sałateczka warzywna weszła. Stoi mój Harley. A nie jest taki zły. Może być. Dobrze, moi drodzy, jadę poza jakieś tam zakupy do marketu. Gdzie mam kluczyki? Nie będę wam nagrywał, jak robię zakupy w markecie, bo to będzie nudne. Pokażę wam, jak zrobię to całe akwarium. Wleję wodę, będzie wszystko zrobione. To wam to pokażę. Na razie się z wami żegnam na ten czas. Tak, moi mili, skończyłem. Troszeczkę wiocha, ale poczekam, jak mi się te roślinki rozrosną i na tył kupię coś żywego. Nie, no nie mogę wsadzać roślinek, kurczę, sztucznych. Morda mi się podobała, wiem, że to nie wygląda naturalnie. Rybki wpuściłem, 3 mi zostały. Chcę wam powiedzieć, że 70% wody to było ze zbiornika starego. Zlałem do wiadra, nie myślę sobie, że tak wlałem sobie kranówę. Oczywiście miałem odłożone 8 litrów wody w butelkach. No i połowa tej wody, większa połowa wody z tego, ze starego zbiornika, i reszta odstana woda. Wygląda to tak, klaruje się. Filtr oczywiście był dojrzały. Wypłukałem go w wodzie z akwarium oczywiście, nie?
i jest tam ceramika, że fajnie, fajnie to wygląda. Zbiorniczek sobie chodzi już godzinkę. Widać, woda się szybko klaruje, bo jak już mówiłem, zbiornik jest, ten filtr jest dojrzały, więc będzie to szybko. Nie dawałem żadnych bakterii. Trzy biedne zostały, dokupię jeszcze z dwie i starczy. Jeden ślimak tutaj walczy, żeby się podnieść. No, trawka jak trawka. Wsadziłem ją tak byle jak. Korzonkami oczywiście do dołu. Pamiętajcie, pęsetą wkładamy roślinkę, delikatnie ją pociągamy do góry, żeby korzenie były ładnie ułożone. Myślę, że dałem trochę węgla do roślinek, a używam takiego czegoś. Troszeczkę tego dałem, żeby roślinki miały lepszy start. No i mówię, samo podłoże jest samo w sobie no super. Lepszego nie miałem, więc dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, na razie, do następnego. Cześć.